Redakcję Arn.eu wspiera RTV Euro AGD. Arn.eu. Nigdy nie ukrywałem, że nie znam się na samochodach. Moja wiedza na ich temat kończy się na tym, że czasem jeżdżą i zazwyczaj mają cztery koła. Ale uwielbiam gry wyścigowe. Dlatego za każdym razem, gdy do sprzedaży trafia któraś z moich ulubionych ścigałek, lubię się w nią zatopić, a potem przedstawić swoją mało techniczną opinię dyletanta. Z nadzieją, że przyda się osobom takim jak ja, graczom, którzy w gatunek wskakują z doskoku, bez głębokiej wiedzy na jego temat. Jeśli jest to materiał dla was, zapraszam. We gather at iconic cathedrals of speed. United by passion. Choć tym razem będzie chyba stosunkowo krótko. Forza Motorsport od uznanego studia Turn 10 to ambitna próba zrebootowania marki. Już od pierwszego zakrętu widać, że zdecydowano się wyrzucić wszystko, co było, do kosza i odbudować grę od podstaw z mocnym naciskiem na realizm graficzny i symulacyjny. Efekt wizualny jest przepiękny. Testowałem grę na potężnym PC-cie, Xboxie Series X i przenośnym ROG Ally i we wszystkich trzech konfiguracjach gra faktycznie wyglądała jak ścigałka godna aktualnej generacji. Nie bez swoich problemów, do czego przejdę troszkę dalej, ale wyraźnie rozumiem, dlaczego zdecydowano się na tak mocne odcięcie się od sześcioletniej już odsłony z numerkiem 7. Wizualnie jest świetnie, szczególnie gdy mamy maszynę pozwalającą na włączenie pełnego ray tracingu, ale nawet bez tego mamy tu do czynienia z grą wizualnie z najwyższej półki. Bardzo podobało mi się, jak realistycznie zmieniały się na przykład tory wskutek zmieniającej się pogody. Lekki deszcz przekształcał się w silne opady, a auto wyraźnie zmieniało swoje zachowanie, im gęściej woda pokrywała asfalt. Najwygodniejszą platformą do grania jest na pewno Xbox. Domyślnie gra odpala się w trybie 4K i 60 fps i działa w ten sposób praktycznie idealnie. Jakość grafiki jest świetna, a gameplay utrzymuje stałą płynność. 60 fps zmienia się w 30 na powtórkach i w sekcjach niegrywalnych, żeby zmaksymalizować jakość wideo i średnio mi się to podoba, bo różnica w płynności mocno się wtedy uwypukla. Ale to akurat mała wada. Ważne, że podczas gry wszystko wygląda super. 60 fps zmienić można również na tryb 60 fps z ray tracingiem, gdzie gra dynamicznie zmienia rozdzielczość, żeby utrzymać wydajność, ale jest też opcja 30 fps z ray tracingiem w 4K, więc do wyboru, do koloru. Dla mnie 60 fps bez ray tracingu na Xboxie było opcją idealną. Dużo bardziej skomplikowana jest kwestia pecetowa. Tu zachodziłem w głowę, co się tak naprawdę działo pod maską. Bez problemu grę udało mi się odpalić na przenośnym ROG Ally. Przy zabawie z opcjami w 720p i niskich ustawieniach bez problemu fruwa się tu w okolicach 60 klatek. Całkiem nieźle. Na ustawieniach średnich w 1080p osiągniemy koło 30-40 klatek, wynik nadal bardzo solidny, więc żeby gra w ogóle ruszyła, nie potrzeba wiele. Więcej problemów miałem na porządnej konfiguracji. Na i9-13900K z RTX-em 4090 i 64 GB RAM-u byłem zaskoczony, gdy gra domyślnie uruchomiła się w okolicach 30 klatek na sekundę. Myślałem, że na tej konfiguracji powinienem móc wymaksować ustawienia. Nie ułatwia, że opcje graficzne są mocno przekombinowane. Jedne suwaki nadpisują inne, funkcje są podpisane dość nietypowo i trzeba troszkę się namęczyć, żeby dostosować grę do swoich potrzeb. Ale szybko, dzięki presetom, udało mi się znaleźć konfigurację pozwalającą grać mi w 4K i 60 fps. Chciałem więc ponarzekać na to, że optymalizacja wersji pecetowej jest co najmniej dziwna, ale gdy zagłębiłem się w testy, stało się coś nietypowego. Ręcznie wymaksowałem wszystkie suwaki na ultra, żeby posprawdzać, gdzie znajduje się najsłabsze ogniwo i zgodnie z oczekiwaniami gra zaczęła spowalniać do okolic 30-40 fps. I nagle, ni z tego, ni z owego, po kilku wyścigach, coś się zmieniło. I w ułamku sekundy, w samym środku wyścigu, co udało mi się nagrać, nagle gra się odblokowała i zaczęła od tego momentu działać w nawet 80 klatkach. I niezależnie od ustawień, nie udało mi się spaść poniżej 60, więc ja już zupełnie nie wiem, o co chodzi. W
Forza nie zawiodła mnie ani trochę w kwestii tego, jak wygląda, jak brzmi, ani tego, jak się jeździ. Uważam, że to ścigałka z najwyższej półki. Tym bardziej dla kogoś takiego jak ja. Liczba ułatwień dla amatorów jest zatrważająca. Od typowych pasków na drodze, które pokazują nam najlepszy tor czy kiedy hamować, przez asysty pomagające utrzymywać się na torze, aż po kontrolki poziomu trudności. Bardzo podoba mi się, jak zrealizowany jest tu motyw utrudnień. Przed wyścigiem wybieramy, jak trudny ma on być, jakie zasady wykorzystywane są w kwestii kar za uszkodzenia i łamanie przepisów oraz naszą pozycję startową. Ale każdy wybór wpływa na mnożnik nagród, jakie uzyskamy za zakończony wyścig. Im więcej ryzykujemy, tym większa potencjalna nagroda. Nie ma tu konkretnego, jednego słusznego poziomu trudności. Wybór zależy od nas, a gra powie nam, jaki szacuje nasz wynik końcowy w oparciu o nasze dotychczasowe osiągi, by mieć pogląd tego, czy przypadkiem nie przeginamy pały. Fajny jest też aspekt RPG. Teraz zdobywamy nie tylko poziomy doświadczenia jako kierowca, co symbolizuje nasz poziom obeznania z grą, ale budujemy też przywiązanie do samochodu. Każdy kupiony wóz ma swój pasek doświadczenia, który wypełnia się im więcej jeździmy danym autem. Nie wszystkim spodoba się, że tuning uzależniony jest od poziomu samochodu, ale mnie jako amatorowi dawało to dodatkową motywację do nauki konkretnego pojazdu i przywiązywania się do nich. I każde te małe elementy są tu w kontekście całości bardzo ważne w obliczu największej chyba wady nowej Forcy, a mianowicie jest to gra zaskakująco pusta. Mamy niby te 500 plus wozów i ponad 20 tras, ale niewiele jest z nimi na premierę do roboty. Nazwę to trochę efektem Game Passa, ale mam wrażenie, że jest to przypadłość, na którą cierpi ostatnio mnóstwo gier Microsoftu. Wrzucić do Game Passa jakąś solidną podstawkę, a wszystko inne dodać w płatnym DLC. Bo w menu dla jednego gracza znajdziemy tylko nienatchniony tryb kampanii w najnudniejszym wykonaniu. Przechodzimy od pucharu do pucharu i robimy kółeczka. Co więcej, każdy wyścig w ramach turnieju trzeba ukończyć po dwa razy. Gra zmusza nas do wykonania trzech okrążeń próbnych w ramach treningu, po czym dopiero przystępujemy oddzielnie do wyścigu właściwego. Szybko robi się to żmudne. Treningi można na własną odpowiedzialność pominąć, wychodząc z nich w trakcie, ale traci się wtedy premię, więc już lepiej się przemęczyć i poćwiczyć. Ale jakoś tak niepotrzebnie wydłuża to rozgrywkę i to w zasadzie cała pętla rozgrywki. Ćwiczysz, aż uznasz, że jesteś dobry, jedziesz wyścig, znowu ćwiczysz, znowu wyścig, bez żadnych dodatkowych udziwnień. Wiele złego mogę powiedzieć o Gran Turismo 7, ale tam chociaż nie można narzekać na brak trybów czy różnorodność wyzwań. Forza 8 wypada słabo nawet na tle swoich poprzedników, gdzie przecież można było ograć na przykład wyzwania pod patronatem ekipy Top Gear. W porównaniu do poprzedników, nowy motorsport jest dość ubogi w zawartość. Poza kampanią mamy w zasadzie jedynie możliwość skonfigurowania wyścigu dowolnego. I tu kolejny punkt krytyki, który zawsze będę w swoich wypowiedziach podkreślał. W Forze pogramy tylko z pełnym połączeniem z internetem. W trybie offline tytuł się co prawda odpali, ale blokuje wszystkie opcje oprócz możliwości rozgrywania wyścigu dowolnego bez zapisywania postępów. Cała kampania singlowa dostępna jest tylko online. Zabrakło również kanapowego split screena, który był przecież integralną częścią poprzednich odsłon, choć plotka głosi, że ten może pojawić się w przyszłości w aktualizacji. No i jest jeszcze aspekt, który, ponieważ gra w momencie nagrania jeszcze nie wyszła, mogłem przetestować jedynie wstępnie, ale bardzo mi się podobał, czyli granie po sieci. Jak w wielu innych ścigałkach, swoją przygodę w sieci zaczniemy od kilku wyścigów próbnych, które pomogą ustalić nasz poziom umiejętności oraz wskaźnik bezpiecznej jazdy, po czym możemy brać udział w szeregu organizowanych przez grę wydarzeń, czy grać sobie ze znajomymi. Lubię tutejszy format turniejowy, gdzie wydarzenia zaczynają się o konkretnej godzinie i przed startem robimy kilka okrążeń próbnych, które decydują o naszej pozycji startowej. W moich krótkich testach tryb online działał super i nie miałem z nim żadnych problemów. Najnowsza Forza Motorsport jest całkiem fajną grą, świetną pod względem technicznym, ale wykalkulowanie ubogą w zawartość na premierę. Krok wstecz względem dawnych odsłon. Wyraźnie zbudowana jako Game Passowa usługa do długoterminowego rozwoju, co nie do końca odpowiada mi jako graczowi, który nie uważa, że każda gra pod słońcem musi być usługą. Czasem po prostu można wydać kompletny produkt.
I właśnie to jest dla mnie ten problem z grami Microsoftu, bo moją ostateczną rekomendacją jest po raz kolejny, no jak na razie, spoko do Game Passa. A są takie czasy, że wspaniałych gier wychodzi zatrzęsienie i spoko do Game Passa zaczyna brzmieć w tym kontekście jak odrobinę za mało.